Cześć, tutaj Kong, a w dzisiejszym odcinku znowu zagramy Five Nights at Freddy's 2, a tym razem w noc drugą i trzecią, więc zaczynamy. Ładuj się, głupi zegarze. O, jej. Powiedziałam, no to się załadował. Od razu zmieniam się na marionetkę, bo to już nie będzie takie łatwe jak noc pierwsza, już będzie trochę trudniej. Hello, hello. No, tak, pierwsza noc nie była problemem, tak. No tak, wiedziałem o tym, tylko mi się teraz przypomniało, jak on powiedział. Bo on teraz powiedział, że one tam siedzą. Dobra, nieważne. So ugly! Super kid friendly. Jeśli ktoś nie wie, o czym mówię, to chodzi o to, że najpierw mówił, że są bardzo brzydkie, a później powiedział, że nowe animatroniki mają być... Co ja zrobiłem? Dobra, nie, nieważne. Super przyjazne dzieci. Foxy! Ten taki słodki. No tak, wiem, bo on mówi, że na niego nie działa maska Freddy'ego, bo na Foxy'ego trzeba świecić, żeby on sobie poszedł. To już pierwsza jem. Co to było? Mangel się ruszyła, albo ruszył, jeszcze nikt nie wie. Co? To jest noc druga, weź! Mangel. Mangel, czy tam... Hello! Hello, hello! No hello! No hello! No hello! Not hello! Dobra, to tylko coś w wentylacji siedzi. Tak, tylko. Foxy? Nie, Mangle. A! Ale jakby to nie wystraszyłem, tylko... Wnerwił mnie znowu ten głupek z balonami. Frajer z balonami. Nie ma za co dorabiać, to balony sprzedaje. No, znowu ktoś przyszedł. Ten Foxy, papier toaletowy. O, se poszedł papier toaletowy. Pewnie ktoś go kupił. Mangle jest w wentylacji, bo jak słychać taki dźwięk, to znaczy, że jest w wentylacji. Znaczy, tam blisko. No, spadaj. To jest przyzwyczajenie do piątej... nocy ja tak robię, że... A, głupia cicho. Ready! Te murzynie. Już podszedł, taki ham z niego. No nie, siedzi się tam, to co do niego przyszło? Pewnie Foxy za nim stoi, prawdopodobnie. Hello, hello, no hello. Znowu Mangle! Radio jest jakieś puszcza odwrócone. O, jaki fuks, ale on jest słodki. Hi, hi, no hi. Freddy! Ty Stefanie. Nędzny.
No nie wejdziesz mi do pokoju w drugiej nocy. O, Foxy. Ty poszedł, miły. Przynajmniej tyle umiał. No czemu tam świecić nie mogę? Pewnie przyszedł... A nie, bo jeszcze ult nie ma. No nie, no mam go dosyć po prostu. Poczekam trochę, aż pójdzie ten murzyn. No! Czeka! Wszyscy naraz! W drugiej nocy trzy tojowe animatorniki nie licząc mangla. O, grzecznie, grzecznie. Lewo, tu korytarz, prawo, zaraz przejdę, ale nie chcę wykrakać. Słyszałem jakby... Dobra, fabułą się zajmę w innym odcinku. Hello. Oh! No hello! Wow, jaki stres jest od... Chociaż to druga noc, ale... Hello! Hello! A! Foxy? Czyżby Foxy? Papier toaletowy? Nie. Tutaj siedzi... No dobra. Tak, siedzi tu psika. O, mangle. Dobra. Noc druga zakończona. Teraz gramy w trzecią, bo tutaj w tym odcinku zagramy w dwie noce, więc... Wiedziałem. Co się dzieje to... A, w ogóle dopiero teraz zauważyłem, że to się w przyszłości dzieje, bo przecież to są te z jedynki. Z tym jest na sala. Ale Maria, taki szpetny z Stachu po prostu. Nie, goni to jeszcze nic. Tato tutaj. Nie, ta jeszcze nie wygląda. Później to ona krzywi tego ryja. Nic mi tu będzie. No, wiedziałem. Trzecia noc. Znowu dzwoni do nas ten cały phone guy. Ale teraz to szybko... Szybko ja tam przeszedłem do nocy szóstej, ale z szóstej nie mogłem już przejść. No Fox... Tak, Foxy już był i to dwa razy, wiesz? A ty go tak lubisz, co? Ja też go nawet lubię, ale ja najbardziej lubię, bo nie. Najbardziej nienawidzę Balloon Boya zresztą jak wszyscy. Już? Już? Co siedzi? Foxy! Ta, ty gadasz o Foxy, znaczy przed chwilą gadałeś, a... Foxy tam też siedzi. Old Bonnie! Ty brzydalu! Bez ryja! Bez ryja! Bez ryja, bez ryja, bez ryja! No idź do wentyli, wiem, że mi nic nie możesz zrobić, jak jesteś tam z przodu bez ryja pod czwaro. Nie, z tą chiką to ja przesadziłem. To się nazywa być szpet. Foxy, czemu ty jesteś taki wnerwiający, chociaż cię lubię? O, siedzi tam. O, czyli zaraz niedługo będzie Bonnie tutaj, bo on już se poszedł do wentylacji, zgaduję. Dlatego teraz już tak ciągle maskę zakładam, bo w każdej chwili mi może na chama wyskoczyć.
Hello, hello! No hello! You don't know, no hello. Dobra, to nie miało sensu. Ale fajny dźwięk jest. No już idź ty bez ryja po czwaro do mnie, do pokoju. No idź już, nie chcę, żebyś tak to przeciągała. Przeciągał, dobra, mówię przeciągała, bo wiecie, przed czwara to przeciągała ona. Znowu nie mogę świecić w tym durnym korytarzu światła. O, Foxy! Cały frajer z balonami zaraz tu przyjdzie. Który dorabia, sprzedając balony za nędzne grosze. Dobra, teraz trochę to trzymam. Dobra. Zdążyłem czy nie? Bo ja nie wiem czy on tam... Nie! Dobra, jak nie zdążyłem, to trzeba się przyszykować. Ale ja sądzę, że zdążyłem właśnie. Ja zawsze mam fuksa. Ja praktycznie zawsze zdążę, bo jestem po prostu taki fuksiarski, nie? I ale bym się śmiała, jakby mi coś wyskoczyło. Face look. Dobra, nie będę. Znowu ten frajer z balonami. Przynajmniej miły tym razem był. Czeka! Bird! Jaki masz rekord? A nie, ty jesteś samym Flappy Birdem. To wam ludzie tyle razy grali, mój Flappy Bird. Dobra, dobra. Ale mam fuchsa po prostu! Znowu przyszedł ten, ta bezryje poczwara. Czemu oni teraz tak masowo atakują? No to w sumie, bo jest z nim... Bezryje poczwara. Bezryja, oh yeah! Coś jest wentylak. Słyszałem, bo jak słychać takie jak pukanie, co coś takiego, takie stukanie, pukanie, może jak tam chcecie to sobie nazwać, to znaczy, że coś w wentylach idzie, bo wiecie, tak się podpiera tymi łokciami. Ten wiatrak jest taki creepy, on może... Może ten wiatrak jest mordercą? Możliwe, to by zaburzyło wszystko. Ale dobra, tam... Nigdy nie wiadomo. Flappy Bird! Bez ręki, tyle, no tak w sumie. Tyle razy już spadł, tyle razy walnął w rurę, no to się nie dziwię. To tam mi wentylacji siedzi ze Stefan. Foxy! O, piracie ty. Foxy se właśnie... Nie mówcie, że znowu ten frajer z... Dobra, se po... Nie ma tego frajera z balonami. Dobra, dałem zdradę. Dobra, zobaczymy jak na następnym odcinku pójdzie -4. To było na tyle. Cześć. Sorry, ten filmik domontowuję, zapomniałem, że po tej nocy też coś jest. Freddy?
bo oni ten rare skin z jedynki tego nie kojarzy, ja, że widziałem na netach. Na internetach. O, teraz to ona jest szpetna z takim dziobem. A to jest Golden Freddy czy normalny Freddy, się zastanawiam. No to teraz naprawdę. Cześć.